Przegryzam pistację. Idealny moment, żeby ponawijać o schodzeniu poniżej podstawowej, poniżej poziomu podstawowej przemiany materii. Funkcjonuje siedzenie, nie, nigdy tego nie robić. Nigdy tego nie robić, bo inaczej jesteś... I tutaj lista epitetów. A ja wam mówię, że, jak mówi tytuł, schodzić poniżej podstawowej, poziomu podstawowej przemiany materii. Dlaczego? Zaczniemy od przykładów. Jest wiele społeczności na świecie, ludzi tam żyjących, którzy spożywają mniej niż wyznaczona przez naszą zachodnią wiedzę dla nich, niż wyznaczony przez naszą zachodnią wiedzę dla nich poziom podstawowej przemiany materii. Mają się świetnie. I jak wyglądają do tego? Popatrzcie na nagrania Cejrowskiego, tak? Co oni tam jedzą? Cały dzień zbierają sobie jakieś tam, tu sobie pogryzą jakieś tam korzonki w tej dżungli, coś tam złapią. Kobiety tam starają się tam nazbierać coś tam, jakichś tam owoców, jakieś bulwy wykopać, ale to wszystko i tak jest zachowywane na wieczór, na ten ostatni posiłek wspólny. Mężczyźni wychodzą, jedzą coś tam po drodze, co im się uda znaleźć. Generalnie udają się na polowanie, żeby jakieś mięsiwo przygarnąć. Jeśli tam, jeśli zabiją, no to tam na miejscu, tam, tak? Często jest tak, że tam sobie tam wypatroszą, zjedzą tam wątrobę, napiją się krwi, wracają i tyle. Więc ich kaloryczność, ich diety, no nie jest jakaś powalająca. Często jest poniżej poziomu podstawowej przemiany materii, tego, jaki my dla nich byśmy określeli, a są pobudowani tak, że nieraz na siłowni widzę ludzi, którzy miesiącami chodzą i takiej sylwetki nie mogą sobie ten wypracować, tak? Więc, więc mamy po prostu przykład z życia, tak? Badania naukowe na myszach były, stwierdzają, że obniżenie kaloryczności diety wydłuża życie. Teraz następne, o którym chciałem powiedzieć. Aha, przypominam, mówiłem o metabolizmie, że on niby zwalnia. Nie. Metabolizm, to, że opuścicie jakiś posiłek, to metabolizm nie zwalnia. To są brednie kulturystów. To są naprawdę takie androny, że to jest niepojęte. Metabolizm jeszcze przy dwóch dobach niejedzenia nic, zupełnie nic, metabolizm jeszcze przyspiesza, tak? Cały czas przyspiesza. Dlaczego? No bo jest wyrzut hormonów stresu, jest adrenalina, jest wszystko, tak? Bo organizm mówi tak, zdobywaj pożywienie, tak? Dopiero w trzeciej dobie zwalnia metabolizm o średnio 8%. Czy przypominam, w trzeciej dobie niejedzenia zupełnie nic. Nul, zero. Dopiero zwalnia 8% i przyspiesza, jak tylko zaczniemy jeść, to na przestrzeni kilku tam najbliższych posiłków znowu wróci do swojej, do wartości wyjściowej, tak? I jak mówią badania, 3 dni głodówki odnawiają zupełnie nasz układ odpornościowy, tak? Układ immunologiczny. Jest zupełnie odnowiony, gotowy do stawiania czoła przeciwności, tak? Dlaczego tak się dzieje? Bo głodówki oczyszczają organizm. Organizm, jak jesteśmy bez przerwy, żremy, jesteśmy cały czas na tym anabolizmie, no to to jest jak na budowie. Szybko, 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 szybko i kupę. To jakaś ścianka jest za dużo postawiona, działowa, ta jest krzywa. Tu schody są nie takie, tu coś tam, tak? Porozrzucane jakichś materiałów budowlanych, tu worek z cementem rozwalony, tu coś, jakieś cegły luźne leżą, wszystko, no po prostu bałagan. No i potem nagle jest, brakuje, jest zastój w dowozie materiału i co? I się wszyscy snują, no to trzeba, to sprzątają, bo nie ma co robić, więc to tamto, patrzą, o tu ścianka, no to trzeba przerobić, tak, zlikwidować. Trzeba te worki z cementem pozbierać, te porozrzucane, czy skleją, te cegły, płytki, wszystko, co niepotrzebne, tak, zbieramy i sprzątamy. To się dzieje właśnie w organizmie, jak nie ma tego dowozu materiałów, to organizm zaczyna sprzątać i po pierwsze sam jest w stanie magazynować aminokwasy na, o czym przypominam, bo to chyba było w tych niekasowanych nagraniach.
Sam może magazynować aminokwasy na plus minus 24 godziny, zależnie od tego, jak jest z tym sprawny, czyli im częściej nie jemy, im częściej głodujemy, na tym dłuższy czas potrafi magazynować aminokwasy w mięśniach. Co jest jedna rzecz. Potem zabiera się za, znaczy równocześnie, tak, gdzieś tam po drodze zabiera się za zżeranie jakichś wadliwie rozwiniętych komórek, tak, komórek potencjalnie nowotworowych, czy też nowotworowych komórek, które jeszcze nie złośliwieją, nie są jeszcze komórkami rakowymi, tak. I to wszystko się dzieje dlatego, że jesteśmy, że nie jemy, tak, jesteśmy, zrobiliśmy sobie głodówkę, aczkolwiek organizm sam jeszcze nie jest w stanie głodu. Organizm nie robi głodówki. My sobie robimy głodówkę, bo nie jemy, ale organizm nie głoduje jeszcze, tak? Jeszcze długo nie głoduje. Więc to są pozytywne efekty, więc takie głodówki oczyszczające, tak, na samych płynach albo coś w zgodzie z tym, z IF-em, tylko potem nie żreć tyle, że potem, kurde, 5000 kalorii, kurde, naraz w 2 godziny, tak? Po prostu ja często mam tak, że jak nie trenuję, owszem, jak trenuję więcej, to siłą rzeczy jem więcej, ale jak nie trenuję, chodzę cały dzień, to czasami nie jem po prostu cały dzień, na wieczór zjem 150-200 gram kaszy gryczanej z łyżeczką masła, tak, posolonej, mi smakuje, zjadam to, idę spać, wstaję, kurde, jest to grubo poniżej podstawowego poziomu przemiany, poniżej poziomu podstawowej przemiany materii, grubo dla mnie. I co? I od kiedy tak jem, że jem kiedy chcę, to na co mam ochotę, no to mam na ochotę, organizm się wyczula. Oczywiście wszystko jedzenie musi być czyste. Nie, że mam ochotę opanować trzy pizze i tam, nie wiem, 2 hamburgery, frytki, wszystko smażone, doprawione tam tymi konserwantami, glutaminianem sodu i tak dalej. Ale organizm się wyczula i zaczynacie być wrażliwi na to, czego faktycznie potrzebujecie zjeść. Czy to są orzechy, czy to są owoce, czy faktycznie chcecie się napić, czy jakieś warzywa, kurczę, zjadłbym pomidory, tak? Bo to organizm wam mówi, że potrzebuje czegoś, co w tym jest. Na makroskładniki to samo. Czasami cały dzień jem w zasadzie białka, czasem trochę warzyw ruszę do tego. Innym razem non-stop tylko bym węglowodany wcinał, tak? Źle i tylko, kurde, makarony, kasze i tak dalej, nie potrzebuję nic do tego, tylko wezmę sobie na oliwie ten makaron, podsmażę, jakiś przypraw rzucę i zajadam, i jak cokolwiek białkowego jem, to mnie wykręcasz, mi się nie chce tego jeść, tak? I tak mam i wyglądam lepiej niż kiedykolwiek wyglądałem i czuję się lepiej niż kiedykolwiek się czułem. Przez to, że jem intuicyjnie. Oczywiście do tego trzeba dojść, jedzenie musi być wyczyszczone i tak dalej. O tym, oczywiście nie maksymalnie wyczyszczone, czasem trzeba tam jakieś tam konserwowane zjeść, dlaczego, no to poruszę w innym nagraniu, ale tak trzeba i schodzić poniżej, także mamy skupa dowodów na to, że tak, że właśnie te głodówki są pozytywne, żeby schodzić poniżej poziomu podstawowej przemiany materii, bo to daje pozytywne efekty. Również poziom podstawowej przemiany materii jest ustalony dla mnie na moim, że tak powiem, obecnym poziomie metabolicznym, czyli ja żrę non-stop, więc organizm dużo marnuje, tak? Jeśli będziemy jeść mniej, to organizm po pierwsze będzie mniej marnował, więc mówiąc obrazowo, mniej wysracie, więc, bo więcej wchłoniecie i organizm będzie sprawniej wykorzystywał to, co jecie. Trening poprawia sprawność wykorzystywania pożywienia, ale głodowanie też, tak? Rośnie wrażliwość na przykład na aminokwasy, tak? Im mniej białek jecie, to jakbyście nie jedli, przez kilka dni jedli mało białka, no to potem zjecie, kurde, 2 kilo mięsa naraz i żadnych rewelacji żołądkowych, a jedziecie mięso bez przerwy, non-stop, ogólnie produkty białkowe, to jest przesyt tego białka, organizm nie wchłania, zaraz się zaczynają gazy, bulgotania, bo to zamiast być trawione, to tam we flakach gnije po prostu, no i się chodzicie, pierdzicie i wszystko śmierdzi, tak, bo jest nietrawione, tak. Więc to wszystko się ze sobą łączy i naprawdę, jeśli ja nie będę tyle żar, to mój poziom podstawowej przemiany materii również spadnie w dół. Więc nie jem, więc to jedzenie poniżej jest jedzeniem poniżej poziomu podstawowej
przemiany materii dzisiaj, jutro, za tydzień, bo se tam, nie wiem, raz na tydzień sobie zrobię głodówkę. Z czasem będziecie jeść coraz mniej, czując się tak samo, mając takie same wyniki, bo organizm będzie sprawniej to wszystko wykorzystywał, tak? Więc tak, schodzić okazjonalnie, częściej i częściej, słuchać swojego organizmu, poniżej poziomu podstawowej przemiany materii, ten poziom wam się obniży, będziecie sprawniejsi, potem jak przyjdzie jakiś tam wysiłek, dojecie więcej, więc poziom podstawowej przemiany materii wzrośnie, bo co, no bo więcej się będzie działo w organizmie, tak? Wzrośnie, będziecie nagle mieli zastrzyk energii, będziecie działać, tak? Ja tak sobie tam nie jem, a potem zaczynam treningi, nagle zaczynam treningi, wzrasta zapotrzebowanie, wtedy aż mnie łapie głód, zaczynam dojadać, jestem taki nabuzowany, że naprawdę wszystkie te kawy, kofeiny, wszystko się po prostu chowa, ja non stop chodzę na speedzie, tak? Więc fenomenalne, po prostu nie trzeba tyle żreć, to wszystko są brednie kulturystów i bezglutenowego szamana, tak? Ci, co by chcieli mi nawrzucać, że przecież kogo bezglutenowy szaman tam nie prowadzi, jaki nie ma sukcesów, przypominam o tym, co ostatnio powychodziło o problemach z robieniem wagi jego podopiecznych, czy też jednej z podopiecznych. Zależy, kto, jak głębokie ma informacje, tak? No to można by się zagłębiać długo, długo. No generalnie, że tak powiem, ten system odżywiania, który jest obecnie propagowany, przynosi fajne efekty na krótką metę, na dłuższą metę żyłuje organizm, piły organizm i no co było widać po Joannie. W pewnym momencie organizm się broni i mówi nie, stop, nie, że co byś nie zrobił, nie zrzucę, bo jestem zagrożony, tak? Ale to temat na inną bajkę, tak? Jak będą bajki mchu i paproci, to wtedy będziemy poruszać szamanizm bezglutenowy i inne wynalazki nowoczesne. To tyle. Głodujcie się czasem, tak? Nie żyjcie tyle, nie zjedzcie czasem, bo wasz organizm na pewno nie będzie głodował, przemiana materii wam nie zwolni, wszystko będzie świetnie. Będziecie sprawni. O, jeszcze tak poreklamuję. Biały Sai Baba na Facebooku jest gość, organizuje wyjazdy, głodówki, kurde, na Filipinach. Ludzie tam żyją miesiąc czasu tylko na wodzie kokosowej. I promienieją po prostu, z każdym dniem coraz bardziej, po prostu są żywi, aktywni całymi dniami, tak? Chyba nie muszę mówić, odpowiadać na pytanie, czy spożywają ilość kalorii poniżej czy powyżej poziomu podstawowej przemiany materii. Rośnijcie w siłę, jak zawsze, i jak zawsze bawcie się dobrze.